Siemanko, pokażę nowe kopiowanie aut od znajomych. Trochę, no zupełnie inne od tego, które jest. To jest kopiowanie aut od znajomych, ale przy użyciu bazy. Potrzebujemy tak, pełną bazę pojazdów. Tam jeden pojazd wstawiamy sobie z ulicy i tam musimy też mieć jakiś pojazd na stratę. I tutaj do glitcha będziemy robili off-radar w kasynie. Jak wy go zrobicie, tam były filmiki kiedyś pokazywane z tymi różnymi akcjami do off-radaru w kasynie, to sobie możecie zrobić. Tak, wjeżdżamy tym autem z ulicy, zastępujemy za coś tam na stratę, ale jeszcze do tego jeden na stratę musimy mieć. No wiadomo, no skoro kopiowanie od znajomych, no to potrzebny nam znajomy. Znajomy będzie potrzebował jakiś pojazd, którym nas przewróci na dach w pewnym momencie. Najlepiej Phantom Wedge czy Budgie Rampa, ale to do tego dojdziemy. Dobra, wstawiam tu auto z ulicy za jakieś tam inne badziewie. Teraz udajemy się do kasyna robić tego off-radara. Czyli najlepiej teleportować się przez akcję, poprzez dołączenie do kogoś z innym trybem celowania. Nie jest to takie łatwe, szybkie, znaczy łatwe to to jest, tylko nie jest takie to szybkie jak tamto odbieranie tych aut na skrzyżowaniu, chociaż tamto i tak już jest tak zjebane, że na przykład rozdawanie teraz to sobie nawet nie wyobrażam, jakby ktoś miał robić, że wszyscy dołączają do niego na sesję. Lipa na maksa. Teraz jedynie zapraszać, być zapraszanym, jeżeli by ktoś rozdawał samochody, by musiał skakać prędzej po sesjach. No i dobra, idziemy do tego kasyna, robimy off-radara. Ja tu mam zupełnie inną akcję, link tu mam od tego założyciela tego całego kopiowania. Czyli ja to robię w garażu. Wy tam jak macie te inne akcje, możecie sobie znaleźć te solo god mody, inne pierdoły, to też się robiło off-radara w kasynie, przy barze czy tam przy windzie. No tu akurat, jeżeli macie tą akcję od tego gościa, no to potrzebny będzie wam spadochron do tego. No ale dobra, mniejsza z tym, no zrobicie tego off-radara. Teraz teleporcik z powrotem na parking koło kasyna i tu będzie potrzebna wam bomba przylepna. 5-6 bomb przylepnych, bo trzeba będzie je rozrzucić na te wasze miejsca parkingowe. Nie wasze, tylko to tu na parkingu pokażę, gdzie trzeba rzucić chyba 6 bomb. Bo będziemy później dalej wzywać swój pojazd i on zostanie tu zrespiony. Będziemy musieli go wysadzić, dlatego te bomby przylepne tutaj są potrzebne. Czyli rozrzucamy w te miejsca parkingowe. Raz, dwa, trzy, no najlepiej 6, bo to nie wiadomo, na którym dokładnie zrespi wam się samochód. I teraz teleportujemy się już koło bazy. Czyli też dołączamy do kogoś z innym trybem celowania. Pierwszy potwierdzamy, drugi anulujemy. I tutaj też bierzemy kolejne auto z ulicy. I najlepiej nie, o tak jak ja tutaj wsiadłem do tej kurde furgonetki. Nie, nie, lepiej wziąć coś takiego, co mniejszego, który znajomy będzie miał łatwiej wyrzucić, obalić po prostu na dach, na bok. Także weźcie coś płaskiego, kurde. Ten to trochę za duży, tam pewnie byłoby go ciężko obalić, wziąłem jakiegoś innego. Na otwartym menu interakcji teraz podjeżdżamy pod kółko naszej bazy.
Stajemy tutaj, gdzie jest to żółte kółko wjazdowe, wyłączamy interakcję, mamy komunikat, że baza jest pełna. Teraz znajomy musi nas albo przewrócić na dach, albo odepchnąć co najmniej tak na połowę tego betonu od bazy. Jeżeli znajomy was wywróci, mówi wam o tym, wtedy wy możecie potwierdzić ten komunikat i wysiadacie z tego pojazdu z ulicy. Tutaj mnie akurat nie obalił na dach, tylko odepchnął na sporą odległość. Potwierdzam komunikat, wysiadam z pojazdu. Teraz znajomy może podesłać nam auto, które będziemy kopiowali, a my wzywamy ten pojazd z ulicy, którym wjeżdżaliśmy na samym początku. Czyli pojazd z ulicy, on jest bez ubezpieczenia, bez niczego, nie? Czyli wzywamy z bazy ten pojazd z ulicy, który wstawialiśmy. Coś tam na S i on, czekamy aż się zrespi nam na mapie i pokaże, on się zrespi na mapie właśnie koło kasyna. Tam, gdzie wyrzucaliśmy te bomby przylepne. Znajomy teraz wzywa jakieś auto, które od niego kopiujemy, ustawia nam też w te żółte kółko od bazy. No jeżeli macie w tym samym miejscu bazę, no to znajomy musi podjechać na interakcji, żeby go nie wciągnęło, nie? Dobra, znajomy ustawił pojazd, a my teraz klikamy strzałkę w lewo, żeby wysadzić te rozrzucone wcześniej bomby przylepne. Pisze, twój pojazd osobisty został zniszczony i wsiadamy do auta od znajomego. Wciąganie nas do bazy i zamieniamy za pojazd któryś, który był na stratę. U mnie to były motorki Sanchezy, wy sobie tam wstawcie darmowe. Electric i kopiowanie jest już zakończone. No żeby skopiować kolejne, znowu trzeba zrobić od nowa off-radar, tepnąć się tu, przyjechać autem z ulicy, robić te same kroki, że znajomy was przewraca na dach, wy potwierdzacie komunikat, wzywacie auto z bazy, niszczycie przez te bomby. No po prostu trzeba wszystkie kroki powtórzyć. Kopiowanie jest łatwe, może trochę dłuższe, ale zawsze coś innego. To na wszystko z mojej strony. Pozdrawiam. Elo.